12 września Ilona Wróblewska Czarnocka witam serdecznie zapraszam na teledzień w którym powiemy Kolizja na Staszica. Wielowymiarowe ryzyka po nowoczesności. Pułkownicy Sił Powietrznych RP odwiedzili Bełchatów Inwazja talentów po plenerowy pokaz. Wystawa minerałów. Podział punktów w Poznaniu. Dzisiaj w godzinach rannych doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Na ulicy Staszica zderzyły się trzy samochody. Z ustaleń policji wynika, że pierwszy z samochodów zatrzymał się chcąc skręcić i jadący za nim pojazd nie zdążył zahamować. Chwilę później w dwa pojazdy z tyłu uderzył kolejny samochód osobowy, którego kierowca również nie wyhamował. W efekcie jedna osoba ucierpiała w tym zdarzeniu i została przewieziona do szpitala. Był to mężczyzna jadący Fiatem, samochodem, który znalazł się w środku Kraksy. Prace przy termomodernizacji budynku należącego do BTBS przy ulicy Wyszyńskiego trwają od kilku tygodni. Zniszczona i nieszczelna elewacja zastąpiona zostanie nową, która ma zatrzymać ciepło wewnątrz budynku. Ten remont to długo wyczekiwana przez mieszkańców tego bloku inwestycja. Została również wymiana stolarka okienna we wskazanych lokalach. Oprócz ścian i okien w budynku wyremontowane i docieplone zostaną piwnice. Zaizolowany zostanie fundament oraz stropodach, wymienione zostaną rynny. Koszt Inwestycji to blisko 1,3 mln zł brutto. Wykonawca na zakończenie wszystkich prac ma czas do 18 listopada 2016 roku. Wielowymiarowe ryzyka po nowoczesności. Pod takim hasłem zorganizowana zostanie w Bełchatowie konferencja naukowa. Społeczna Akademia Nauk oraz Akademia Profilaktyki zaprasza na wykłady głównie pedagogów szkolnych i osoby pracujące z młodzieżą 20 września. To pierwsza ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana w Bełchatowie poświęcona aktualnym zagrożeniom. Sesje plenarne poświęcone będą alkoholizmowi jako zagrożeniu zdrowia publicznego, nowym niebezpiecznym substancjom psychotropowym, problemowi samobójstw i eutanazji, czy cyberprzestrzeni jako miejsca zagrożeń agresywnych. Prelegenci to znakomici naukowcy opowiedzą o niebezpieczeństwach czyhających na współczesnych młodych ludzi oraz o konsekwencjach, jakie mogą w związku z nim ponosić rodzinę. Nowy styl życia, bardziej konsumpcyjny, często pozbawiony autentycznych więzi z bliskimi, sprawia, że młodzi ludzie stają się bardziej podatni na nowe zagrożenia współczesnego świata. Muzeum Regionalne w Bełchatowie gościło emerytowanych pułkowników Sił Powietrznych RP. To, jak podkreślali wyjątkowi goście, podróż śladami historii. W Bełchatowskim Muzeum znajdują się bowiem szczątki samolotu Łoś. Dla osób związanych z lotnictwem, możliwość obejrzenia wraków maszyn bojowych z okresu II wojny światowej to niezwykle interesujące doświadczenie. O sentymentalnej podróży do naszego miasta powiedział nam pułkownik Henryk Czyżyk reprezentuje Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, a dokładnie oddział Warszawsko-Mazowiecki Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Główny nasz mieści się w Poznaniu, a jest w Polsce, w całej Polsce mamy 12 14 przepraszam, oddziałów. W tych oddziałach znajduje się ponad 1100 członków naszych. Aktualnie naszym głównym zadaniem jest budowa pomnika Chwała Lotnikom Polskim na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim, który zostanie, kamień węgielny i akt erekcyjny zostanie wmurowany 5 listopada 2018, 2016 roku. Natomiast odsłonięcie pomnika nastąpi 28 sierpnia 2018 roku w setną rocznicę. Powstania lotnictwa polskiego. Urodziłem się tutaj w niedalekiej miejscowości w wiosce Kociszew. Ja jestem pomysłodawcą zorganizowania podróży historycznej szlakiem walk lotników września 1939 roku. Przeprowadziłem cztery edycje, w tym roku mamy piątą edycję, a to wszystko się zasadzało na tym, że 4 września 1939 roku o godzinie 13 z lotniska polowego Kuciny niedaleko Aleksandra Łódzkiego wystartowały cztery łosie na bombardowanie kolumn niemieckich w rejonie Wieluń-Częstochowa. Te samoloty zostały zaatakowane przez myśliwce niemieckie. Jeden został zeszczelony w rejonie Ślątkowic na polu Pana Dychty. Cała załoga zginęła, została pochowana na cmentarzu w Dłutowie. Drugi został zeszczelony w Dłutówku niedaleko od Dłutowa. Samolot kapotował. Dwóch młodych ludzi, Szymak i Olkusz, którzy mieli po 16-17 lat, wzięli kamienie, bo myśleli, że to Niemcy spadli, chcieli ich tam dobić w tym samolocie. Niemniej jednak okazało się, że to są Polacy. Oni zaczęli krzyczeć, bo z tego samolotu uciekajcie, bo samolot za chwilę wybuchnie i wszyscy zginiemy. Niemniej jednak oni ich nie posłuchali, odcięli ich pasami, Odci odcięli ich z pasów, bo oni wisieli na pasach i yy, wszystkich uratowano, wszystkich rannych yy, powyciągano. Niemniej jednak za chwilę jeden yy, dzik się nazywał, który zginął yy, w, tym, yy, w Katyniu. Następnie drugi samolot został zestrzelony nad patokiem. Jeden z lotników wyskoczył ze spadochronem, został ostrzelany przez niemiecki samolot rannego zabrało wojsko polskie i w kierunku łodzi, a następnie przetransportowano go do Wilna. Dwóch samolot wpadł do rzeczy rzeki Grabia. Dwóch lotników zginęło, których pochowano na cmentarzu w Dłutowie, niemniej jednak jeden zaginął. Dopiero wiosną 1940 roku, jak wody w grabie opadły, spod samolotu pokazała się ręka. Mój ojciec tam był i stąd ta. Yy, yy, dlatego wiem, jak to wszystko wyglądało, jaka jest historia tego samolotu. Wydobyto tego lotnika, to wyglądał tak, jakby wczoraj umarł, niemniej jednak został. Gdy dostał tlenu powietrza, zrobił się czarny. Również został pochowany i jest na cmentarzu w Drużbicach. Kolejna załoga została zeszczelona na dwa lewicami. I tam dwóch, zostało, dwóch się uratowało, dwóch zostało pochowanych na cmentarzu w Igiełzowie. I Ci panowie, którzy przyjęli po mnie tą piękną pałeczkę i, i prowadzą tą podróż, piątą edycję podróży historycznej szlakiem walk lotników września 1939 roku, zaplanowali dzisiaj następujący program. Najpierw jesteśmy, zwiedzamy Muzeum Regionalne w Bełchatowie, następnie jedziemy do Wigełzowa na groby, żeby oddać cześć tym lotnikom, którzy tam leżą w tym grobie. Następnie jedziemy do Drużbic i potem... Przemieszczamy się do dłutówka, gdzie będzie kompania honorowa, będzie apel y, pamięci teraz się mówi, bo kiedyś był apel poległych, ale nowe władze wprowadziły trochę inaczej będzie apel poległych, będzie z pełną oprawą wojskową. Ja co roku salwę honorową i, i, i orkiestrę wojskową y, sprowadzałem. I, I kompanię honorową z 32 bazy lotnictwa taktycznego wraz ze sztandarem do Drużbic i, 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 i do dutówka. I tam zbiera się tam dużo szkół, dużo młodzieży. W takim przedsięwzięciu uczestniczyło y, 9 stowarzyszeń, 7 szkół. Szkoły z Drużbic i Okolic, czyli liceum, przepraszam, gimnazjum z Raz, szkoła podstawowa z Drużbic, następnie szkoła podstawowa imienia Tadeusza Kościuszki z Kociszewa. Następnie szkoły z Pabianic, szkoła z Poddębic, a w Dłutowie uczestniczyły obie szkoły, czyli tam jest gimnazjum, które rok temu otrzymało nazwę imienia lotników polskich i szkoła podstawowa, to jest zespół szkół, który ma imię lotników września 1939 roku. I oni kontynuują te chlubne tradycje. W Dłutowie jest... Jeśli chodzi o samoloty łosie, w Polsce na razie są aktualnie dwa takie łosie. Jeden zakład wojskowy zakład lotniczy odtworzył i drugi został wykonany, z, jest to makieta łosia w skali 1 do 1, wykonany z blachy i on znajduje się w Dłutowie. W, dokładnie w Dłutówku, to jest od tej trasy Pabianice-Bełchatów, półtora, półtora kilometra od tej drogi. Ja jestem związany emocjonalnie z tymi terenami. Ja to wymyśliłem, bo ja tu chciałem. Rodzice mi opowiadali kiedyś i jak wróciłem z dalekiego Pomorza, bo służyłem i w Debrznie i w Goleniowie i w Świdwinie w różnych jednostkach, w 9. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, w 2. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Kraków, w 3. Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Świdwinie, gdzie byłem i dowódcą dywizji i dowódcą garnizonu Świdwin Postanowiłem, że coś takiego zorganizuję i udało mi się to zorganizować. Przez trzy dni młodzi Polacy, Węgrzy, Czesi i Słowacy tworzyli pracę pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry z Miejskiego Centrum Kultury. Wszystko w ramach projektu pod nazwą Inwazja Talentów. Uczestnicy międzynarodowego projektu z Węgier, Słowacji i Czech zakończyli dziś pobyt w naszym mieście. Swoistym podsumowaniem trzydniowej obecności był poplenerowy pokaz. Na błoniach Muzeum Regionalnego stanęło kilkanaście sztaluk, a na nich znalazły się dzieła młodych artystów. Trzeba przyznać, że był to bardzo intensywny czas. Dzieci. Yy wykonywały prace w różnych technikach. Były to pastele, szkice pastelami, malowały również martwą naturę, szkicowały węglem no i podsumowaniem jakby tych wszystkich trzech dni na koniec był, jest namalu, był namalowany przez dzieci obraz farbami, akrylami. Także trzeba przyznać, że miały bardzo intensywny czas, ale jednocześnie się czegoś nauczyły. Są bardzo zadowolone i szczęśliwe i naprawdę bardzo się cieszymy, że mogliśmy ich tutaj w bułchatowie gościć, że tutaj u nas właśnie Odbył się plener malarski, bo y, sprzyja ku temu i tutaj i kolszewskich, i byliśmy też trochę na Waszkowiźnie, więc to były piękne miejsca, w których dzieci mogły malować to, co widzą, uczyć się, y, jak pracować ze światłem, jak y, przekazywać y, też swoje emocje, także bardzo, bardzo się cieszymy. Było bardzo fajnie i świetnie się integrowaliśmy. Tylko że z Węgrami był mały problem, bo czasami nie było się z nimi jak do Dogadać, ale ze Słowakami i z Czechami to zero problemu po polsku. Mogliśmy chodzić po całym tutaj parku. Um, oczywiście w każdym miejscu była, były różne osoby. I co namalowałaś? Um, ja na przykład malowałam bardzo często takie różne drzewa, po prostu. I jak ci wyszły? Myślę, że dobrze. Koleżanka co namalowała? No ja na tym głównym plenerze namalowałam to, to wysokie drzewo, o tam. Okay. A tak to ogólnie chodziłam sobie po parku i wybierałam sobie różne miejsca, na przykład nad stawem albo drzewa. Projekt jest bardzo dobrym pomysłem, bardzo nam się podoba. Na rozwinięcie na przykład naszych umiejętności malarskich, plastycznych. Malarski plener artystyczny w Bełchatowie był drugim po warsztatach w Pardubickiej Galerii Miejskiej etapem projektu, którego celem jest propagowanie wśród najmłodszych mieszkańców miast Grupy Wyszehradzkiej różnych form motywowania do dalszego artystycznego rozwoju. Pyza na polskich dróżkach to teatralna propozycja dla młodych widzów. Spektakl zawita do Bełchatowa w ramach projektu Teatr Polska. Przedstawienie wystawione zostanie w sali widowiskowo-teatralnej MCK PG Giganty Mocy już 18 września o godzinie 17. Spektakl wystawiony zostanie przez artystów Teatru z Lublina. Po przedstawieniu zorganizowane zostaną nieodpłatne warsztaty edukacyjne. Bilety na spektakl i zapisy dostępne są w sekretariacie MCK. Liczba miejsc jest ograniczona. Skarby Ziemi oraz Biżuteria, czyli wystawa i giełda minerałów, ponownie w Bełchatowie 24 i 25 września impreza zostanie zorganizowana w hali widowiskowo-sportowej KWB. Ta impreza organizowana cyklicznie od lat na stałe wpisała się w kalendarz imprez i zyskuje coraz większe grono zwolenników. Giełda to przede wszystkim doskonała okazja, aby zobaczyć niezwykłe okazy z kamienin, skał i minerałów. Podczas giełdy wystawcy z całego kraju prezentują również wyroby jubilerskie, czasem przewiezione z bardzo egzotycznych i odległych krajów. Wyroby jubilerskie, które można zakupić podczas giełdy są nietuzinkowe i wykonane z tego, co udało się wydobyć z ziemi. Wystawcy otwarci są na pytania z Wiedzających można więc dowiedzieć się, gdzie i jak prowadzone są wydobycia w kraju, kto może to zrobić i jak rozpoznać cenny minerał. Wystawa czynna będzie przez dwa dni, w godzinach od 10 do 18. W sobotę mecz ósmej kolejki drugiej ligi pomiędzy Wartą Poznań a PG GKS-em Brunatni do tego spotkania przygotowywali się od wtorku. Co istotne do treningów wrócili Bartłomiej Bartosiak, Damian Michalski i Daniel Niźnik. Meczowa osiemnastka GKS-u wyjedzie do Poznania w sobotę. Głównym arbitrem sobotniego meczu został wyznaczony Jacek Lis. Początek spotkania o godzinie 17. To wszystkie informacje w dzisiejszym teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.